Dobra, dzisiaj taki filmik na temat kleju elektroprzewodzącego na bazie srebra. Zamówiłem sobie Salebro specjalnie po to, żeby go wytestować na przykład na jakichś płytach z telefonów, gdzie trzeba zrobić na przykład jakiś mostek. Czyli taki jumper pospolity. Jumper z drucika czy z czegoś tam podobnego, co przewodzi prąd pomiędzy jednym punktem a drugim. No i sobie tak pomyślałem właśnie o takim kleju elektroprzewodzącym. Jestem ciekawy, czy da się zrobić takim klejem jakiś taki mostek, który będzie działał bez zgrzania płyty, lutowania i tak dalej. Czy na przykład potem można jeszcze ewentualnie to solder maską potraktować i mamy przepięknie przerobioną płytę. Także temacik może być fajny, ciekawy. Widziałem na YouTubie filmiki, jak gościu testował takie coś. Dokładnie identyczny klej. No i przewodził prąd. Połączył jakąś diodę tam na kartce papieru z dosyć długą odległością, nie wiem, z 10 cm. Naniósł tego kleju, połączył te diody, podłączył zasilanie na końcu. Dioda się zapaliła, zaświeciła. Także przewodzi to prąd. Jak to zda egzamin na jakiejś takiej płycie od telefonu, gdzie na przykład chciałbym zrobić pomiędzy dwoma punkcikami, które są blisko obok siebie, taki mostek? Nie wiem. Zastanawiam się, co by tutaj wytestować, jaką płytę. Jest parę już myśli, ale to jeszcze wam nie zdradzę, o co chodzi. No ile to kosztowało? Nie wiem, jakoś około 20 zł. Coś koło tego. Musiałbym sięgnąć do telefonu teraz, na Allegro. I wam powiem dokładnie, ile to kosztowało mnie z przesyłką. Już jestem w Allegro, moje Allegro. Moje zakupy. I już wam pokazuję. Tu mam tą aukcję. Klej przewodzący 18 zł plus 8,99 paczkomatem. Paczkomaty są spoko. Już na drugi dzień dzisiaj miałem szybko. Wczoraj zamówiłem, dzisiaj do mnie doszło. Także 27 zł z przesyłką. A co najlepsze? Otwórzmy sobie to. Skoro już to tak opakowałem. Do tego mamy pędzelek. Ktoś mówił, żeby tylko tego pędzelka używać. Żeby tylko tego pędzelka używać. Nie wiem, o co chodzi. Ale ta buteleczka, ona jest jakby taka płynna. Nie wiem, czy to w ogóle zauważycie. Co tu mamy w ogóle na tej buteleczce? Nazwę, 2 gramy. Czy będzie to oszczędzać na jakieś takie super akcje? Spróbuję to odkręcić. Wow. No. Jest dosyć bardzo płynne. Dobra. Tak, że on to przechylił, to by mi się to wylało wszystko. Także trzeba będzie uważać. Przed użyciem gdzieś już widziałem, że trzeba tym mocno potrząsnąć, wymieszać. No i co? Na razie tego nie użyłem na niczym. Ale będę miał taki zamiar. Jak będę to gdzieś używał na czymś. Albo do, o, super sprawa do naprawy na przykład jakiejś ścieżki. Powiem wam, że miałem coś takiego kiedyś. Dokładnie. O, teraz wam coś pokażę. Miałem pewne urządzenie.
Muszę złapać sobie fokusa. Gdzie miałem takie ścieżki uszkodzone tutaj na takim tym. Jak wiadomo, to jest cholernie trudna sprawa. Nie jest taka łatwa. I zastanawiam się, czy takim czymś bym tą taką ścieżkę mógł uratować. Albo gdzieś na przykład do jakiegoś pina. No, w każdym bądź razie daje to dosyć fajne możliwości. Dobra, to by było na tyle. 4K 5 minut o takiej jakiejś o jakimś kleju, to i tak dużo jest. Pozdrawiam serdecznie.